Auschwitz nie spadł z nieba. Można powiedzieć, jak to się u nas mówi, oczywista oczywistość. No jasne, przecież nie spadło z nieba. Może się to nawet wydawać banalne stwierdzenie, ale jest w tym niesłychanie, jest to niesłychanie głęboki, bardzo ważny do zrozumienia skrót myślowy. Moi drodzy, przenieśmy się na chwilę myślami, wyobraźnią w połowę, we wczesne lata 30. do Berlina. Znajdujemy się prawie w centrum Berlina. Ta dzielnica nazywa się Bayerischer Viertel, bawarska dzielnica. Trzy przystanki od Kudamu, od ogrodu zoologicznego. Jest tam, gdzie dzisiaj jest stacja metra, jest Bayerischer Park, park bawarski. I oto jednego dnia, w tych wczesnych latach 30., na ławkach pojawia się, przed ławkami pojawia się napis: Żydom nie wolno siadać na tych ławkach. Można powiedzieć, nieprzyjemne, to jest nie fair, to nie jest okej. Okay. Ale w końcu jest tyle ławek dookoła, tyle można usiąść gdzieś indziej. No, można usiąść gdzieś indziej. Nie ma nieszczęścia. Pojawia się w tejże dzielnicy, a była to dzielnica zamieszkała przez intelektualistów, inteligencję niemiecką pochodzenia żydowskiego. Mieszkali tam Albert Einstein, noblistka Nelly Sachs, przemysłowiec i polityk, minister spraw zagranicznych Walter Rathenau. Pojawia się obok, jest tam basen pływacki, pływalnia, napis: Żydom zabroniony wstęp do tej pływalni. Można znów powiedzieć, no nie jest to przyjemne, ale w końcu Berlin ma tyle miejsc, gdzie można się kąpać, tyle jezior, kanałów, prawie Wenecja. Może gdzieś indziej. Jednocześnie pojawia się gdzieś indziej napis: Żydom nie wolno należeć do niemieckich związków śpiewaczych. No to co? To niech sami chcą śpiewać, chcą muzykować, niech się zbiorą oddzielnie, będą śpiewali. Okej. Okay. Potem pojawia się napis i rozkaz: dzieciom żydowskim, niearyjskim nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi, z dziećmi aryjskimi. Będą się bawili sami. A potem pojawia się napis: Żydom sprzedajemy chleb i produkty żywnościowe tylko po godzinie 17. No to już jest utrudnienie, jest mniejszy wybór. No ale w końcu po 17 też można robić zakupy. Uwaga, uwaga, zaczynamy się oswajać z myślą. Zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć, że można kogoś stygmatyzować, że można kogoś wyalienować. I tak powolutku, powolutku, stopniowo, dzień za dniem, ludzie zaczynają się oswajać z tym, i ofiary, i oprawcy, i widzowie, świadkowie, ci, których nazywamy bystanders,
ci, którzy to widzą, wszyscy zaczynają się oswajać i zaczynają się przywykać do myśli i do idei, że ta mniejszość, która wydała Einsteina, Nelly Sachs, Henryka Heinego, Mendelssohnów i wielu noblistów, że ona jest inna, że ona może być wypchnięta ze społeczeństwa, że to są ludzie inni, że to są ludzie obcy, że to są ludzie, którzy roznoszą zarazki, epidemie. To już jest straszne, to jest niebezpieczne, to jest początek tego, co za chwilę może nastąpić. I powiem wam, jeżeli się nad tym zastanowimy i przypomnimy sobie słowa pana prezydenta, że władza ówczesna, która z jednej strony prowadzi sprytną politykę, bo na przykład spełnia żądania robotnicze. 1 maja nigdy w Niemczech nie był świętowany. Oni, proszę bardzo, w dzień wolny od pracy wprowadzają Kraftdurchfreude, a więc element czasów robotniczych. Potrafią przezwyciężyć bezrobocie. Potrafią zagrać na godności narodowej. Niemcy, podnieście się ze wstydu wersalskiego. Przywróćcie swoją dumę. A jednocześnie ta władza widzi, że ludzie tak powoli, ludzi powoli ogarnia znieczulica. Obojętność. Przestają reagować na zło. I wtedy ta władza może sobie pozwolić na dalsze przyspieszenie procesu zła. I potem następuje już gwałtownie, a więc zakaz przyjmowania Żydów do pracy, zakaz imigracji, a potem nastąpi szybko wysyłanie do gett, do Rygi, do Kowna, do mojego getta, do getta łódzkiego, getta Lismanstadt, skąd większość potem zostanie wysłana do Kulmhofu, Chełmna nad Merem, gdzie zostanie zamordowana gazami spalinowymi w ciężarówkach, a reszta trafi do Auschwitzu, gdzie w sposób nowoczesny zostanie wymordowana cyklonem B w nowoczesnych komorach gazowych. I tutaj, jak widzicie państwo, tu się sprawdza to, co powiedział pan prezydent. Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj.